Cześć, dzisiaj pokażę Wam następny kranik kryptowalut, będzie to automatyczny kranik, czyli taki, w którym zdobywamy tokeny, które następnie automatycznie nam się e, przerabiają jakby na kryptowaluty, które możemy sobie wypłacić. W tym wypadku na FawcetPay, czyli na znany na tym kanale raczej portfel, możemy sobie fajnie dorobić, robiąc różnego rodzaju shortlinki i takie tam rzeczy, e, to Autoclaim, czyli... E, automatyczny kranik nam pozwala dostawać też różne bonusy i jest to taki e, podobny do dość znanego kranika e, autofowset e, stronka nazywa się autobitcoin macie link w opisie mm, i ogólnie wygląda bardzo fajnie w zakładce free token możemy zarabiać nasze tokeny czyli robić shortlinki kopać e, te tokeny oraz też e, robić oferty shortlinki są bardzo fajnie płatne tu możemy nawet po 180 tokenów sobie dostać za jednego shortlinka. Eee, ogólnie e, mamy tu oznaczone na przykład shortlinki, przy których nie wyrzucają nam takich oddzielnych stron, czyli po prostu wchodzimy na shortlinka i nie wyskakują nam żadne reklamy na innej karcie e, czy coś tego typu. To są takie najwygodniejsze shortlinki. Eee, ogólnie mamy ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Są one, one właśnie fajnie płatne, jak już mówiłem. Jest ich aż 110, jak tutaj możecie zobaczyć. Niektóre możecie robić, o, na przykład ten, można robić dwa razy, ten też, i fajnie można sobie na tym zarobić. Mining to jest coś, czego ja jakoś bardzo nie polecam, bo po prostu, zależnie od tego, jak dobry mamy komputer, możemy sobie kopać właśnie te tokeny. Offer walls, czyli oferty, to co jest na praktycznie każdym bardziej rozwiniętym kraniku, czyli różnego rodzaju oferty. To akurat musimy mieć różne osiągnięcia, na przykład tutaj level 10, tutaj level 4, żeby dostać się do odpowiednich Walls. Jeśli chodzi o faucet, to on wygląda właśnie w taki sposób inny niż zwykle, czyli nie odbieramy tutaj kryptowalut, tylko jak auto autoclaim mamy to na przykład chociaż zacznijmy od manual claim czyli tutaj po prostu sobie wybieramy kryptowalutę załóżmy bitcoina ile tokenów nie wiem załóżmy mm, z jednego czwartnika zarobiliśmy 120 y, tokenów i y, nie wiem czy to mi przeliczy nie przelicza ale y, ogólnie to pokazuje ile mniej więcej właśnie znaczy Szkoda, że nie pokazuje, ale ogólnie te tokeny nam się zamienią na jakąś tą kryptowalutę, którą wybraliśmy a Autoclaim to jest taki z dodatkowymi bonusami, czyli na przykład wybieramy sobie Bitcoina, nasz portfel FaucetPay pay i załóżmy 10 minutową częstotliwość i nie wiem, razy 4. I teraz, jeśli mamy 1320 FCT, to dostaniemy po 10 minutach, dostaniemy 66 Satoshi plus dwa satoshi bonusu wiem, że to nie jest jakoś dużo, ale no e, tak to działa czyli właśnie w taki sposób działają te faucety tutaj games są, czyli jeszcze ich nie ma exchange, czyli możemy wymieniać kryptowaluty załóżmy z bitcoina na ethera i e, też jest to właśnie możliwe tutaj e, wypłaty, czyli to co raczej najbardziej nas interesuje e, z tego co wiem, nie mają one albo żadnego minimum, albo bardzo niskie, ponieważ są to wypłaty na faucet Pay, czyli na portfel, który ma współpracę z wieloma, naprawdę wieloma e, kranikami, e, dzięki czemu właśnie nie ma tych opłat. E, referral, czyli możemy też zapraszać 20%, pro, za zapraszanie osób, dostajemy równowartość 20% e, zarobków. Naszych zaproszonych, ale z tego co wiem, jak to jest current rate, czyli obecnie dostawałbym 20%, a prawdopodobnie, jakbym wbił lepszy level czy coś tego typu, dostawałbym po prostu tego więcej. Czyli taki link dajemy naszym znajomym, oni sobie w niego wchodzą, klikają, robią tam jakieś shortniki, a my dostajemy równowartość 20% ich zarobków. Dalej mamy pomoc, czyli support jakiś i ustawienia. W ustawieniach musimy sobie też dodać e-mail. Na jaki zakładaliśmy nasz portfel fałsat. Pay e, ogólnie jest to bardzo prosty w działaniu. Kranik, e, odrobinkę bardziej skomplikowany niż taki tradycyjny. E, warto też dodać, że dostajemy różne bonusy, tak jak to właśnie jest na tamtym auto e, Zależnie od levelu, czyli jeśli mamy tam drugi level, to dostajemy większy bonus niż jak mamy pierwszy level. No, chyba logiczne, tak. E, tak, w zasadzie to tyle. Kryptowalut mamy dość sporo, jak tutaj widzicie. Yy, różnego rodzaju kryptowaluty od bitcoina, bo nawet jakieś mniej znane. Yy, chociaż tutaj raczej są takie wszystkie, yy, jednak z tych bardziej znanych kryptowalut, chyba tylko o tej nie słyszałem. Chociaż możliwe, że słyszałem, nie jestem pewien. Yy, no i co, w zasadzie to tyle. Nie ma tu nic skomplikowanego. Fajnie też, że dodadzą te gierki. Um, ja jeszcze Was zapraszam na mój drugi kanał, Świat Srebra, do którego link macie w opisie. Tam filmy pojawiają się dużo, dużo rzadziej niż tutaj, ale jest to spowodowane tym, że nad tamtymi filmami, no, na nagranie jednego filmu potrzebuję nie wiem, dwóch, trzech godzin co najmniej. Łącznie z renderem i wrzuceniem na YouTube'a to może być nawet, nie wiem, pięć godzin, a taki filmik zajmuje mi maksymalnie myślę godzinkę, żeby go w całości stworzyć. E, e, warto też dodać, że tutaj da się korzystać z tego kranika bez adblocka. E, rzadko tak się zdarza, chociaż po wejściu w shortlinki akurat adblocka w większości przypadków musimy wyłączyć. E, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. E, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnych. Cześć.